trzeba mobilizować naprawdę. Przepraszam. Mogę otworzyć? No. Otworzyć. Nie, to znowu jest. Teraz już się wygramy. Tak. Wchodzę. Dobra. Jak na mnie okej? Okay? Może być powiedz, tak będzie okej? Okay? Do takiej wysokości? Wiesz, nawet. Dobra. I patrzymy tutaj, nie w kamerę, tylko... Widziałeś tutaj na nas. Taki skłonowy. Piotrek? Już? No pytam, Marta, tutaj tak naprawdę już za chwilkę rozpoczyna się zbiórka, tak? Pomagam. Cykliczna akcja, jeśli chodzi o Krytę z Diecezji Sieleckiej, poprosimy o kilka szczegółów, czyli w jakich dniach będzie się odbywała, gdzie będzie można spotkać wolontariuszy i na czym generalnie polega cała akcja, jeśli chodzi o Tak Pomagam. W najbliższy piątek i sobotę włączamy się w ogólnopolską zbiórkę żywności. Jest to już 20. edycja akcji pod hasłem Tak Pomagam. W naszej diecezji chęć udziału w zbiórce potwierdziło 40 partnerów. Są to szkolne koła Caritas i parafialne zespoły, które wysyłają swoich wolontariuszy do sklepów, tak, w których ta żywność jest zbierana. Będą oni działać na terenie 20 miejscowości, w 120 sklepach, w punktach handlowych. Mhm. Jeśli chodzi o wybór tej żywności, na jakie produkty warto zwracać uwagę? Jakie produkty są jakby potrzebne? Wiadomo, że to może być jakieś takie energetyczne, jakieś takie, dla kogo one oczywiście będą zbierane? Staramy się pozyskać żywność z długim terminem ważności, taką łatwą do przechowywania. Są to przede wszystkim kasze, makarony, ryż, herbata, oleje, słodycze. Jest to żywność, której na co dzień używamy we własnych kuchniach. I dla kogo będzie ta żywność? Znaczy do kogo będzie oczywiście, dla kogo zbierana? Pozyskaną żywność przekazujemy wszystkim potrzebującym z terenu diecezji, zgłaszającym się do nas z prośbą o pomoc. Są to osoby ubogie, niepełnosprawne, chore. Te, które takiej pomocy potrzebują. Super. Marta, bardzo prosimy się przedstawić oraz swoją funkcję. Marta Włóknicka, koordynator projektów Caritas Diecezji Sieleckiej. Ciach, poszło.